Cześć, witam Was na moim kanale. To nie będzie zwykły vlog, to będzie vlog o wiele trudniejszy. Ostatnio poszukiwacz wspomniał już w swoim filmie na temat akcji Serce Rośnie, która jest organizowana przez firmę Wawel i ja też postanowiłam w tę akcję się zaangażować. I w wyniku tego umówiłam się na spotkanie z panią Ewą Błaszczyk w Fundacji AKOGO. Będziemy rozmawiać i dzięki temu ja dowiem się czegoś więcej na temat osób w śpiączce, działania fundacji. Nie wiem, to będzie takie... I to jest taki moment, w którym Wy może myślicie, że jakby Billie z parą Weronika Szymańska nie boi się niczego tak medialnie, ale muszę przyznać, że jestem naprawdę zestresowana tą rozmową, dlatego że ja nie mam żadnego doświadczenia w byciu dziennikarką, w przeprowadzaniu wywiadów, a to jest no głęboka woda. I do tego to ja jestem człowiekiem, który zawsze narzeka na dziennikarzy, prawda? Czytałam rzeczy w internecie, żeby maksymalnie się przygotować, ale prawda jest taka, że ja sama nie miałam żadnego kontaktu z osobami w śpiączce. I czytanie informacji w internecie nie ma żadnego przełożenia na prawdziwe, codzienne życie. Nie wiem w ogóle, czego się spodziewać. Trzymajcie za mnie kciuki! No dzień dobry, jestem już tutaj z panią Ewą Błaszczyk, współzałożycielką Fundacji AKOGO. Pani Ewo, bardzo się cieszę, że w ogóle mamy taką możliwość, żeby gościć panią na moim kanale. I na sam początek chciałabym panią zapytać, jakie są największe stereotypy na temat osób w śpiączce, które pani słyszała? No to, co pokazuje kino, tak? Bo co wiemy? Wiemy, co nam się pokazuje i co znamy. To jest coś takiego, że ktoś pstryk, się budzi, prawda? Był strasznie długo w śpiączce, a potem jest tak, że się zapala światło albo gaśnie i on właśnie się budzi i od razu rozwiązuje krzyżówki i skacze przez płotki i tego. Nie, no nie ma tak. Jest to bardzo, bardzo żmudny, powolny proces wypłycania tej śpiączki, a potem odzyskania świadomości. Jakie są uszkodzenia? Każdy mózg jest inny, każdy wypadek jest inny, każdy przypadek jest inny, więc po prostu trudno tutaj w ogóle mówić o jakichś zasadach. Potem się dowiadujemy po prostu, jak ktoś się rehabilituje, neurorehabilituje, bo niekoniecznie struktura, czyli na przykład to, co zobaczymy w rezonansie, odpowiada funkcjom. Co kto może, tak? To jest niesamowite, że paradoksalnie nasz własny mózg o sobie niewiele wie. Bardzo, bardzo trafne to, co pani powiedziała właśnie o tym, w jaki sposób to jest przedstawiane w kulturze, nie? Bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo kultura, sztuka, media kształtują naszą rzeczywistość, naszą świadomość i nasze postrzeganie. Jakie są największe problemy osób w śpiączce i ich rodzin, o których my, osoby, które nie mają na co dzień styczności z tym, całkowicie nie wiemy. No bardzo mało mamy wyobraźni, dlatego że właśnie nasza wyobraźnia ogranicza się do pewnego rodzaju doświadczenia. Śpiączka to jest najcięższe zaburzenie świadomości, czyli taki stan zawieszenia między życiem a śmiercią. Zwykle takie osoby przebywają na ojomie. I wytrzymujemy psychicznie oraz nasz system nerwowy nasz wytrzymuje, taka osoba jest na ojomie tydzień, 10 dni i potem się sprawa wyjaśnia, to znaczy albo do nas wraca, albo umiera. I ten rodzaj napięcia nerwowego, który temu towarzyszy, też mniej więcej się tak zamyka w takim czasie do 2 tygodni. A śpiączka potrafi trwać rok, 2 lata, kilkanaście lat. Jest różnie, więc to jest po prostu bardzo, bardzo długi dystans i nie ma szybkiego sukcesu, na który też jesteśmy nastawieni, prawda? Tak. Wszyscy się wypalają, tracą cierpliwość. Lekarze również, rehabilitanci również, dlatego jest tak ważne w tym procesie ten stan psychiczny, w jakim się jest. To znaczy, wymaga specjalnej osobowości, która potrafi zrozumieć, że to jest bardzo długi dystans i że nie ma sukcesu, jak po operacji, że się coś przyszyło, ucięło. Nie działa i jest wielki znak zapytania, czy będzie działać. A trzeba robić z najlepszą wiarą i z optymizmem wszystko, żeby ten ktoś dochodził do siebie. Mało tego, bardzo jest ważna strona psychiczna i wola, bo często te osoby, które powracają, opowiadały, że trzymało ich przy życiu i w tej walce na przykład to, że czuli się kochani, że ktoś za nimi stał, że ktoś ich głaskał, trzymał za rękę, coś do nich mówił, czytał, tłumaczył. Często, że opowiadają, że poznają głosy osób, których nie znali przed komą. Trzeba mieć wiarę, że ten ktoś to słyszy i odbiera. Bo jak się założy, że nie, no to ten ktoś z tego nic nie ma. I faktycznie ten cały proces właściwie stoi trochę
w opozycji do całego naszego dzisiejszego myślenia, tego pędu i efektów. Faktycznie, to jest bardzo ważne, żeby być bardzo silnym psychicznie w takiej chwili. Tak, bo trzeba dać wsparcie jeszcze tamtej osobie i właśnie ją zmotywować, tak, żeby chciała wrócić. No bo jeżeli się poddamy od razu, no to wtedy już mamy pewność, tak, wtedy możemy mieć pewność, tak, że nic już lepszego się nie stanie, jeżeli się poddamy, prawda? Dokładnie. No to w takim razie wiemy, świadomość jest niska i do tego nie potrzeba żadnych dodatkowych badań i rozmów, świadomość jest niska. W takim razie, jaki byłby Pani taki świat marzeń dla osób właśnie w śpiączce i ich rodzin, żeby im było jak najłatwiej w tym całym procesie, który wiemy, że i tak jest ciężki pod względem dostępności, pod względem świadomości społeczeństwa? No to dlatego tak się biliśmy o taką placówkę i o program do tego, tak? Bo wybudować to jest jedno, ale potem to musi mieć stałe finansowanie i zrobiliśmy ten program, to nam zajęło parę lat. Ale weszło to w system, czyli jest to finansowane rudymentarnie u podstaw przez NFZ. Oczywiście tam można dokładać, bo to się zawsze przyda. Dokładamy do tej neurorehabilitacji obowiązkowej, tej podstawowej, jeszcze różne takie dziedziny, które to wspierają, nie są takie konieczne, ale też do końca nie wiemy, czy to wspiera, czy to na przykład komuś może bardzo pomóc. Dla jednego naszego pacjenta, chłopca, na samym początku działalności budzika była bardzo ważna piłka nożna, to on był bez przerwy w słuchawkach, gdzie miał relacje z meczu. No i się wybudził i zaczął mówić i Ronaldo go zaprosił do Madrytu z rodziną. I go nosił na rękach, także gdzieś ta piłka była bardzo ważna. W ogóle bardzo jest ważne, żeby rozpoznać, co dla kogo było ważne. Dlatego jest łatwiej ze starszym pacjentem niż z malutkim dzieckiem, bo ono ma jeszcze czystą kartę, niezapisaną, ono jeszcze nie ma doświadczeń, nie zebrało. W tym programie medycznym jest opiekun, rodzic, ktoś bliski, dlatego że to jest źródło wiedzy dla lekarzy i rehabilitantów, jakie emocje w nim poruszać, którędy chodzić. Czasem ktoś opowiedział, pamiętam, taki motocyklista opowiadał mi kiedyś, że właściwie miał narzeczoną, która go trzymała za rękę. Niesamowite, że takie wewnętrzne pasje albo oddanie właśnie drugiemu człowiekowi jest takim silnym motorem. Że emocja, to jest właśnie emocja to. I wola jest bardzo silnym motorem. Często ludzie przebywają w takich stanach zawieszenia, bo mają nierozwiązany jakiś problem. To jest taka metoda pracy amerykańskiego doktora. Praca z procesem to się nazywa i polega to na odwróceniu, jak gdyby, że pacjenta nie ciągnie się tutaj do tego świata, tylko trzeba znaleźć jakiś zmysł, żeby się dostać w tę przestrzeń, gdzie on przebywa. I często dochodzi do jakichś porozumień. To niesamowita ta książka jest, na przykład, że ktoś po 2 latach śpiączki cukrzycowej na przykład siada na łóżku i mówi: Bob, zajmij się moją żoną, kładzie się i umiera na przykład. Znaczy po prostu jest jakiś tak silny impuls, że po prostu ktoś się dostał tam, gdzie był ten strzępek świadomości, który go trzymał w tym stanie zawieszenia. To brzmi w ogóle niewiarygodnie, tak, prawda? To brzmi tak z jakiegoś pogranicza, tak? Że to już. Tak, bo to jest nie pogranicze. No właśnie, dokładnie, to jest pogranicze. To się wydaje, jakby to nie mogła być jakaś czysta medycyna, prawda? Ale no właśnie o to chodzi. No przecież właśnie. To jest właśnie nasz umysł nieodgadniony. Tak mi się teraz skojarzyło. Moja ulubiona książka to jest Człowiek w poszukiwaniu sensu autorstwa Frankla, właśnie autora logoterapii. I on opowiada o tym, jak ludzie przeżywali obozy koncentracyjne i jak właśnie przeżywali pomimo wszystkich takich medycznych wskazań, że już nie powinny, jakby te ciała po prostu powinny przestać funkcjonować, przeżywali dzięki temu, że właśnie trzymali się jakiejś pasji, trzymali się czegoś do rozwiązania albo właśnie jakiejś osoby, o którą powinni dbać, którą powinni jeszcze spotkać, kiedy stamtąd wyjdą. Ja teraz pracuję nad sztuką Witkacego, to akurat mi przychodzą takie, bo Witkacy zapytany na przykład o to, co pana trzyma przy życiu, tam idą proste, siła nerwowa. Więc Witkacy. To, co się składa na siłę nerwową, to jest bardzo istotne. Na przykład u potwornie zmęczonych osób, czy osób, które są w jakiejś ogromnej traumie, że one sobie jeszcze ciągle wydają z siebie energię, a już nie powinny, to jednak jest ta siła psychiczna. No, niesamowite to jest. A jak się ją wytwarza? Umysł ponad ciałem. Ale jak? Dlaczego? No, nie wiemy. No tak, ale to jest
Tak, to jest ważniejsze. To dyktuje ciało różne rzeczy. Bardzo, bardzo Pani dziękuję za tę Dziękuję. rozmowę. Ja sama dowiedziałam się wiele rzeczy i czuję, że jakby otworzyło mi to głowę znowu. Ten materiał będzie dla wielu moich widzów takim w ogóle wyjściem do zastanowienia się nad tym tematem i poszukania też sobie więcej informacji w internecie i znowu Jasne. Wzbogaceniem ogólnie swojej świadomości. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jesteśmy po wszystkim. Co mnie najbardziej zaskoczyło? Po raz kolejny usłyszałam, że kino jest odpowiedzialne za stereotypy. Moi głusi znajomi mówią mi często o tym, że kiedy jest taka produkcja, że ani scenarzysta, ani reżyser, ani aktor, nikt w ogóle nie ma pojęcia o głuchych i nagle robią głuchą postać, to są wielkie stereotypy. I tutaj pani Ewa też wskazała na to, jeżeli chodzi o kino. To jest bardzo ciekawe. Drogie kino, proszę się postarać. Wiecie, ten cały motyw z tym byciem na pograniczu świadomości, nieświadomości, mnie to przerasta. Czy ja to mogę skomentować w jakiś sposób? Absolutnie nie. Zresztą, jak się dowiedzieliśmy, to przerasta absolutnie wszystkich i naukowców. Ogromnie się cieszę, że miałam okazję zrobić taki materiał, nie tylko dlatego, że super nowe doświadczenie poznać panią Ewę, ale też dlatego, że ja na przykład się nie spotkałam jeszcze z takimi informacjami w mainstreamie. Tak po prostu. Dosłownie jedyny temat związany ze śpiączką, który faktycznie do mnie trafiał, to faktycznie są ci dziwni aktorzy, którzy po prostu otwierają oczy i wstają. Dziękuję firmie Wawel za zaangażowanie mnie do tego i chciałam Wam powiedzieć, jak możecie przyłączyć się do akcji i też pomagać. Czasem nam się nie chce, albo brakuje nam czasu, albo nie mamy środków finansowych też, żeby wspomóc jakiekolwiek akcje, ale kto nie kupuje słodyczy? Wszyscy kupują słodycze, więc skoro i tak już te słodycze kupujemy, to zobaczcie, jak kupujecie słodycze z taką naklejką, to tutaj jest też instrukcja, możecie wejść na sercerośnie.com.pl i tam zarejestrować swój produkt i dzięki temu, tak jak zawsze na opakowaniu różnych produktów są różne kwoty, to wiecie, że te 3 złote polskie trafiają na cel społeczny. Dla mnie spoko, to jest sposób na dołożenie swojej małej cegiełki, właściwie bez żadnego dodatkowego wkładu. Kod do rejestracji znajduje się w środku, także musicie otworzyć i zacząć jeść. Napiszcie mi koniecznie w ogóle, co Wy na to, bo to wszystko było zupełnie inne niż to, co ja robię tutaj zwykle i trudne, więc poproszę o feedback. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o akcji, produktach, stronie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!